Jedziemy sobie przebrać Niko Bellica, bo tutaj mamy nowy Ciuchland. I tu chyba będą fajne rzeczy. Nie wiem, czy tu czasem nie będzie jakiegoś garniturka. Tak. Mamy Perseusza, zobaczcie. I tu chyba będą drogie rzeczy. Dlatego na pewno będzie trzeba znaleźć hajs na kółkach. O shit. Tutaj jakiś dziwny koleś obsługuje. O nic, zobaczmy. O shit. 1000. A, mam 15 tysięcy, możemy sobie pozwolić. W końcu Niko będzie jakoś wyglądał. A czarne? Zobaczmy. O, dajmy czarny. Dobra. I elegancko. Hey, Niko. Mallory tells me you are working with Elizabeth at Taurus now. Do you two know each other? Elizabeth seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer. Junkies like the people who supply them. Aha, okay. You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. But maybe I do a few errands for you. Nothing serious, though. I am no dealer. No nie jesteś dealerem, tylko zabójcą. Tak, tak, tak. Do usłyszenia. Buty zmienić? No rzeczywiście, buty trzeba zmienić. Bo mamy jakieś takie słabe. O, tu chyba są buty w tych pudełkach, nie? Czy nie? Tu są buty. Okej. Okay. Po prostu czarne. Brązowe. Nie, no musimy mieć czarno. O, białych na pewno nie. Muszą nam pasować do paska. Buty się zawsze dobiera do paska. Czarne buty z noskiem. Może być. A coś... No, nakrycia głowy tutaj są? Co oni ode mnie chcą? Tak za bardzo mnie obserwują. Nie podoba mi się to. A, nakryć głowy chyba tutaj nie ma, tak myślę. Okej, okay, idziemy w takim razie. No. Okej. Dobra, Jakub się jeszcze odezwie. Jedziemy, czyli mamy już jakiekolwiek wdzianko, no lepsze niż to dziadostwo, co mieliśmy wcześniej. Jakoś wyglądamy teraz w tym Nowym Jorku w końcu, nie? Okej, okay. I teraz to tak. No i dobra, ja bym wykonał kilka misji u Playboya, bo mówicie, że jak go zamorduję, to będę miał jego chatę, a jego chata bardzo mi się przyda. W alachińskiej dzielnicy jest Emunation. To co, jedziemy do Emunation? Zobaczymy, czy są nowe bronie. No dobra, tam zresztą mi się to podświetla na mapce, to sugeruje, że chyba jakieś nowe bronie się pojawiły po tej ostatniej misji, więc warto by było tam sobie zajrzeć i zobaczyć. Je, leci hip-hop, kurde, z głośników, elegancko. O. Limuzyny się tu pojawiają, zobaczcie, jakie furzyska, konkretne. Tak, musimy kawałek do tego prze... Ej, czekajcie, bo my chyba niedługo dostaniemy nowy telefon i będziemy mogli sobie wybierać inne motywy do niego, co? Od kogoś chyba dostaniemy lepszy telefon. Bo teraz dostałem taki byle jaki od Romana, który tak, no nie za bardzo... Ej, czekaj. Bo tutaj chyba gdzieś turismo jest ukryte. Jak możemy jechać po broń, nie mając dobrego samochodu, prawda? Dziękuję za donajcik! I LOVASHINGPOMPL. Kiedy tworzę Horizon 3, pozdrawiam P3 złote i 65 groszy. Dziękuję bardzo. Oj, nie lubię tych pytań, kiedy to, kiedy tamto. Będę starał się teraz częściej powracać do Forzy 2 i 3, bo niedługo właśnie pojawi się pewnie jakaś pierwsza zapowiedź do 4, także będziemy mogli sobie porozmawiać na ten temat w komentarzach też, nie? Masz broń w ręce, dlatego się właściciele czepiali o to, mówisz? Że tak zaawansowane ten mają algorytmy? Ojej. Czekaj, gdzie to Grotti było? Gdzieś tutaj. Tak, znalazłem salon Grotti. Musimy tam wejść i pożyczyć jeden samochód. Miałeś. Rzeczywiście, miałeś salon od Perseusa. Rzeczywiście, zobaczcie. Tutaj się przed chwilą przebierałem.
A obok był salon, zajebiście. Telefon dostaniesz od Jacoba. Okej, okay, dzięki. Zamknięte! I co my teraz zrobimy? Wiecie co? Uwielbiam korki w Liberty City. Oh yeah. O, tylko jeden wybuch? No to trzeba to poprawić. Whoop. Oh yeah. I od razu sobie otworzyliśmy wejście do Grottiego. Zobaczcie. Hops. Ja wiem, że można strzelić w szybę, ale chciałem to zrobić tak, wiecie, tak inaczej. Okej. Okay. Bierzemy Turismo i jedziemy teraz, to możemy jechać po broń, a nie. Hajsów ciul mamy, bo przecież ja sobie hajs na kółkach rozwalałem, nie? Z Finezją trzeba otwierać, wiecie, drzwi do Grottiego. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że policja mnie nie spotka tutaj. Rozwaliłem granatem 600 ludzi, a policja zaraz sobie powie, a dobra, uciekł nam to, olać to. No już, już właśnie im uciekłem. Teraz możemy sobie zajechać do Emu Nation. Przed chwilą zrobiliśmy wybuch, który powinien na całym świecie odbić się szerokim echem, a policja ma to gdzieś. I właśnie to jest najlepsze w GTA, że jak ukradniemy jakiś samochód, to od razu pojawia się ich... O, nawet na poboczu stoi ktoś sobie w silniku grzebie. Oh my god. Ale nutka. Dobra. Tutaj mamy pistolet. Skręcimy. I zobaczymy, czy są jakieś. No a ja myślę, że nie będzie dużo nowych broni. Ale ważne, że jest nowa furka. Fajnie jakby granaty były, to już bym nie musiał jeździć tam ciągle w to samo miejsce. Znaczy, one tutaj będą, ale może będą zablokowane czy coś. Dobra. Aby przyjrzeć się broni, to chyba będzie... Bierzemy. Dobra. Bierzemy pałę. Co tu jeszcze jest? Kupić amunicję. Mamy tyle tej amunicji, że nie trzeba. Model pokazowy wróci wkrótce. Świetnie. To ten. O! Do pistoletu. No to już mam odblokowane. Kamizelki nie kupujemy. Mam hajsik, ale... Tu jest snajpa. Możemy kupić trochę naboi. Drogie to, kurde. Nie wiem, snajpy chyba nie będę często używał. Się raczej na blisko strzela w tym GTA. Karabin? Ach, model pokazowy. Czekaj, granaty muszą być dostępne. A co to jest? No granaty, hej. Jak to tak, to... Znaczy, to mi chyba pieje do tego. Nie do granatów, tylko do wyrzutni rakiet. Koktajl Molotowa powinienem tak. Mogę sobie wziąć. No ale koktajlem Molotowa to my nie otworzymy hajsu na kółkach. Tu jest jakiś karabin chyba. I tu granaty... A, czekaj, granaty z drugiej strony się bierze. Może się uda. Jakub? Okej. Okay. Iść na drinka? Nie. Innym razem. Ach, kurczę, granata też nie możemy zabrać. No jak to tak? Mam tylko jeden granat. Musimy trafić hajs na kółkach, a tu też będzie gdzieś jeździł. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Cyk, wychodzimy sobie z takiej ubojni, a tutaj chińska dzielnica, moje grotti, garniturek, fura skóra, kurczę, elegancko. Teraz to rządzimy w tym mieście. Każdy facet powinien mieć pałkę. No tak. Technicznie rzecz ujmując, to tak powinno być. Okej. No i teraz pojedziemy sobie do Playboya. Tutaj ogólnie, to jest najdłuższa chyba prosta w całym Liberty City. Zawsze pamiętam, jak grałem na online i się robiło te różne tak zwane misje adwersarza, jeśli patrzeć na GTA 5, to się tutaj jeździło tą drogą. W miarę tak środkiem. Pamiętam, że jak się tworzyło pokój w GTA 4, do gry multiplayer, to można było ustawić natężenie ruchu ulicznego. I często się go wyłączało, żeby właśnie były mniejsze lagi. A i tak były lagi. No ale fajne triki można było robić. Jak się odwracać i tak strzelać różne... Fajnie się grało w to kiedyś. No ale oczywiście GTA 5 jest 1000 razy lepsza, nie? Dobra. GTA fajna giera, grało się.
No dalej się gra. Tylko wiesz, jest problem z uruchomieniem i trzeba jakieś tam pliki pobierać, modować, to... daj spokój. No ale w końcu działa, także to się liczy, no nie? Powinniśmy zmienić Grotti na jakieś nowsze. takie, które będzie normalne, które będzie naprawione. Chyba będzie taka misja, gdzie będziemy musieli z tej części miasta też spierdzielać, nie? Coś takiego było. O, jest Cavalcade Pickup. Fajnie. Dobra. Czy ten parking jest do mojej dyspozycji już teraz? Czy dopiero później będzie? Tak się zastanawiam. Dobra. Dawaj, bierz tego Priusa, stał obok. Gdzie ty widziałeś tego Priusa? O, tutaj mamy już furgonetki, jest Hammer, zobaczcie. Podoba mi się ten Cavalcade w wersji pickup. Spoko wygląda. A właśnie, zobaczymy czy w GTA, nie wiem, tu powinien stać gdzieś ten pickup jeszcze, to jest. Spróbujmy skoczyć na pakę i zobaczymy czy z niej spadniemy. Jak to było tutaj w czwórce? Tak, spada się. Spada się. Niestety, no. Dobra, robimy hopę. Niestety się wypada. No ale trudno. No dobra, to chodźmy sobie do Playboya i zobaczymy co on od nas chce. Mi się niestety płytka porysowała. Na Steamie możesz wyhaczyć bardzo tanio wszystkie części GTA. Proszę się nie przejmuj. No siema ptasznik, fajnie, że wpadłeś. Okej. Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Oh. Someone special. Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Buduję armię. Spoko. People change. Money changes. I'm still a hustler from these streets. Okay. And I heard good things about you. Good things, na pewno good things słyszałeś. I'm warning you. Oh. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want. There's no one here for you. Wayne or some shit, I don't know. Damn. Damn. Dude! What's up, son? What's going down? What's going down? Gruba ryba. Man, hey, Dwayne, this is Nico. Hey. Nico, Dwayne Ford. Taught me everything I know. Not everything. Oh. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. Okay. I'm out, I'm back. We keep on. Dopiero wyszedł i już zaczyna, kurde, temat. Big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know what's mine is yours. Okay. You need help, just holler. Hell. Wygląda jakby go chciał wydymać, nie? Ten kolorowy. You know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Give me one second. Od Dwayna też będę miał misję, to dobrze. Bo buduję armię przeciw Google. Some folk. Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Dwayne, we got a roll. Zerówki. Make yourself home. Hell, this is your home. This jet money. Skąd wyszedłeś, ziom? Z zerówki. Zerówki. Ja pierdolę, dobra. Ty, fura mi się naprawiła. Nie, myślałem, że fura mi się naprawiła. Ale nie wygląda jeszcze tak źle, więc bierzemy, kurde. Słyszałeś? Yusif Amir. To jest gościu bardzo bogaty.
I jest tutaj taka piosenka nawet, którą będzie śpiewał w cutscence i ona mi się podoba bardzo. I on będzie miał nawet specjalne bronie w GTA V. Będą miały takie specjalne malowania właśnie tego Yusifa i będą takie złote. Nie wiem, czy kojarzycie. Yusif Amir. Patrzcie, jak pędzimy tutaj. Playboy? Tutaj można było tak skoczyć, że się... O, shit, teraz już nie skoczę. O, dobra, trzeba zmienić furę. Tak się składa, że akurat bardzo podobna jest w okolicy. Hop, 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 hop. W DLC jest o nim osobny wątek. No, zobaczymy jeszcze. Wysiadka! Mamy nowe Turismo, elegancko. Tutaj motocykle można tak fajnie skoczyć, się przeskoczy, ale jest trudno to zrobić. Chodzi mi o tą tutaj lukę, gdzie są roboty. O, tu Turismo stoi, kurde, zbyt powszechny samochód, nie podoba mi się to. Ale tak jest, jak zgarniemy jakąś furę, to ona się zaczyna wszędzie pojawiać tutaj w GTA, nie? Okej, grzejemy. Takie sportowe auto i takie mięciutkie zawieszenie ma, co? Dziwne trochę. Ale dobrze się tym jeździ. Na pewno lepiej niż tymi zwykłymi samochodami. Trzeba uważać, żeby czołowo nie przywalić coś, bo Miniko zginie od razu. O, tutaj już ten się pojawił. Jak on się tam nazywa? O, ten tutaj, ziomek, o. To jest ten Chrysler, nie? 300C czy coś takiego. Dobra, tu musimy... Okej. Granaty, wybuchy... A, czekaj, tak! Będziemy mogli go wzywać, kojarzycie akcję? I on będzie nam pokazywał super bronię. No, będziemy mogli u niego kupować to. Ha, granaty i te inne gówna. Dobre. Żeby nikt nie pracował. O, mam snajperkę, także gitarnia. Okej. Okay. Gdy na minimapce będziesz miał misję od Jakuba i Dwayna, to wyjdzie ci napis XD? A, wiem, o co ci chodzi. No tak. Dobra. I teraz tak, najpierw tych gości, możemy ich już sprzątać. O, żeż ty, nie trafiło. Tu istnieje coś takiego jak opad pocisku? My god. Hihi. Dobra, mamy jednego. A, tą snajperką to żaden problem, akurat sobie przed misją kupiłem... Ale oni mają karabiny już, akacze, dobrze. Fajnie by było tam wejść i je zgarnąć. O, ten mi akurat przyniesie na dół i ten drugi też. Warto by było to zgarnąć, te bronie. O, ja już mam tą broń! Damn! Ale Niko Bellic teraz wygląda, co? Będziemy musieli jeszcze jakieś inne ciuchy poszukać. Dobra, dostań się na plac budowy. Idziemy na plac budowy. I tutaj musimy ogarnąć temat. Zaraz tu wszystkich postrzelamy, kurde. O! O, shit! Co to za wojna tutaj? O, teraz to tak. Brakuje tu trochę minigana, nie? O, shit. Mocno strzelają, trzeba przyznać. Okej, idziemy. Musimy zabić szefa związków. Czyli ten, co ten... pozwala się wiązać z kobietą. Szefem związków jest ksiądz, nie? Czy nie? O, żeż ty! O, pierdziele. Tutaj nie można przestrzeliwać przez niektóre obiekty. Musimy znaleźć gdzieś zdrowie i to pilnie. Będzie kiepsko. Ej, no, nie! A, 21 granatów. No, to chyba, że tak. Ty, 21...
O, świetnie rzucił. Zajebiście. Tylko się trochę o ten... otagował. Nie, ja wolę tym postrzelać. Tym to jest lepiej. O, to jest szybsza broń. O, i teraz tak. Ma większy fire rate. To idzie elegancko. Tu musimy uważać, żeby nie spaść. Patrzcie, jak leci. Czekaj na misję z bankiem. Mówicie, że będzie ciężko z bankiem? Ja tu wszystkie misje porobię. Tu, 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 tu. Okej. Okay. Śmigłowiec? Teraz to załatwimy. Tu chyba coś było z Playboyem nie tak, no nie? Jeden po drugim. Aha, on tam... Coś tam, coś tam. Dobre jest to SMG, podoba mi się. Ekstra! Co z tym śmi... Aha, oni tam wschodzą, dobra. Są posiłki, tak? Jak się drze, Nikobeli. No dobra, to teraz weźmy sobie lepszą broń. Okej. Okay. I co dalej? Bierzemy ten śmigłowiec? Czy możemy go rozwalić, czy nie? Tam jest jeszcze jeden typo. Okej! Okay. Zabiłem gościa tam i rozwalił się śmigłowiec! Świetnie! Okej. Tak, Niko zrobił całą robotę za Playboya i to będą Playboya słychać, bo to przecież robota Playboya jest, no super! Mocny odrzut ma ta broń i powiem ci, że nieprzyjemnie się z niej strzela. Lepiej, wolę SMG, może ma mniejszy zasięg, ale tu się i tak przeważnie walczy na bliskie odległości, nie? Misja z bankiem jest związana z Patrykiem, który również jest w GTA 5. No jest tu kilka takich postaci, które przeszły do piątki, do fabuły, prawda? Weźmy na czerwono, Playboya zyskasz jego luksusowe mieszkanie. No tak, muszę go zabić wtedy. O, o, uwaga. Gnojków, okej. 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 Dobra, będziemy mieli misję od Dwayna jakąś. I Playboy nam za to zapłaci. Bo Dwayne dopiero wyszedł z paki, z tak zwanej zerówki. I no nie ma hajsu i potrzebuje, żeby zrobić dla niego trochę shitu. Także porobimy. Lata w CS dał swoje. No ja w CS-a nigdy nie grałem. Jakoś tam, grałem kiedyś na streamie raz. To bo właśnie widzowie mnie prosili. Nie lubię tej gry. Czy będę z Multika coś nagrywał z GTA 4? Chyba nie. Tam niewiele się dzieje na tym Multiku, podejrzewam. Można by było sprawdzić, czy coś tam... A czekajcie, bo teraz możemy chyba zadzwonić do Playboya w sprawie broni. Nie wiem, jakoś mi umknęła ta konwersacja, ale pamiętam, że po którejś misji było tak, że mogliśmy zamówić sobie... zamówić sobie tego Cavalcade'a z bronią z tyłu i mogliśmy kupować jakąś specjalną broń. Nie, tu jest poczta głosowa. Coś takiego było, no nie? Ale już nie pamiętam, gdzie to się... Chyba był specjalny kontakt broń. Broń jakaś tam, czy coś. Było coś takiego, prawda?
Tak, dodatki do GTA 4 jak najbardziej też chcę sobie ograć. Tak w ramach czekania na GTA 6, no nie? Ja wiem, że tam GTA 6 za jakiś czas dopiero wyjdzie, no ale warto sobie przypomnieć te poprzednie części, zwłaszcza, że czwórki na moim kanale nie przechodziłem, no a wiecie, no lubicie u mnie oglądać GTA, to sobie postanowiłem czwórkę odpalić i te wszystkie dodatki przejść dla was. Dobra, jedziemy w takim razie, no nie wiem, czy do Dwayna, czy do Playboya. Macie teraz możliwość napisania na czacie, do kogo najpierw pojedziemy, także piszcie, tak mniej więcej, nie będę robił jakieś tam głosowania, po prostu napiszcie, tak mniej więcej, kogo chcielibyście misję robić najpierw. To jednak działa multiplayer, nie wiedziałem, że dobrze, że... Wiesz co, działa multiplayer, ponoć tutaj niektórzy mówią, że działa, także myślę, że spoko. A tutaj chyba będziemy mieli chatę później, nie? Bo tutaj jest parking, zobaczcie, także... Hajsów na kółkach nie widać. Te hajsy na kółkach jeżdżą w takich właśnie biedniejszych dzielnicach. Albo wieczorem też mogą gdzieś jeździć tutaj przez centrum. Na mapie jest XD, a rzeczywiście, no. Jest XD, tylko musimy... Spadaj, ty, nie mam czasu na ciebie. Tylko musimy się odpowiednio odwrócić, żeby to XD było bliżej. Musielibyśmy dalej pojechać chyba, oddalić się od tego, nie? Ale jest XD. A jak tak się ustawimy, to jest XD na mapie, widzicie to, nie? Musielibyśmy dalej po... O, czekaj, czekaj, BMW jest! Oj, BMW. Akurat będziesz miał samochód... No, wiem właśnie, będę miał blisko do Grotti Turismo, także bardzo fajnie. To dawaj test multika. Ja robiłem test, ale coś mi się to nie chce uruchomić. Trzeba tam jakoś się łączyć z tym Windows coś tam i to nie działa. Ale mamy BMW-kę. BMW-ka jest fajna. Lubię ją. Ile mam godzin w PUBG-u? Nie wiem, gdzieś tak z 70 może? Naprawdę mało mam. Dobra, zostawimy tu BMW-kę i później ją weźmiemy. Fajna jest ta BMW-ka. Powiem wam, że dosyć szybka nawet. Lubię ją. Okay. Czyli będzie jakiś konflikt między nimi pewnie, nie? Między Playboyem a Dwaynem. To już było widać na samym początku, bo Dwayne dzwonił do Playboya, a ten nie odbierał. Przynajmniej tak Dwayne mówił. Billard? Tutaj też jest chyba... Jest Billard. Możemy pojechać później pograć tego Billarda, tylko... to jest chyba w pierwszej części miasta i tam można sobie z ziomalem grać normalnie. W tej misji dostanę nowy telefon. O, to będziemy mogli sobie zmienić tapetę i w ogóle motyw telefonu, także bardzo fajnie. Ja lubię grać w Billarda ogólnie, jest bardzo fajna gra towarzyska. No dokładnie ascetyczny. Okej. Okay. Nowe adidaski. O! Head down there, take a photo, send it to me, I'll point out which one the fuck is it. Musimy sobie zrobić ten. Zsynchronizować kontakty ze starym telefonem. Ale jaki wielki ten telefon. Poważna sprawa, nie? Czy długo będę grać w GTA? No raczej do końca fabuły. Planuję grać sobie w czwórkę, także spokojnie.
No dobra, mamy nowy telefon. Zobaczcie, kurde, weźmy sobie dzwonek. Może sobie wybrać. Ale trzeba pojechać chyba do do kawiarenki, a tu jest właśnie niedaleko kawiarenka i tam możemy sobie zakupić jakieś dzwonki. Coś tak było tutaj, nie? I tutaj mamy kawiarenkę. Patrzcie, jakie parkowanie eleganckie. Idziemy. Welcome. Dobra. I musimy sobie kupić nowe dzwonki. Nowe jakieś tam tapetki, inne pierdółki. Dzwonki. Uwaga. Okej. Okay. Odrzutowiec było. Słabnące EKG. Biorę. Dzwonek został wysłany. Okej, skórki. Teraz możemy sobie wybrać różne skórki. Weźmy sobie, co my tu mamy. If you are horny. Okej, może być. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze co sobie wybierzemy? Top hacker. Może być. Co jeszcze tutaj? Napój. Wysyłamy, kurde. Cyk. Teraz tak, MP3. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu mamy dużo dzwonków. Smoczy mózg. Okej. Okay. I co, mamy dźwięki, mamy skórki i w zasadzie tyle. Więcej tutaj nie porobimy tak naprawdę. Wychodzimy stąd. Ej no, nie chcę pisać. Boże. Okej. Okay. Jest stąd. Wychodziło kogoś. A mail. O! Dobra, to później musimy wrócić do kawiarenki i się umówić z tym gościem. Musimy stąd jakoś wyjść. O, jest. Już w końcu. No dobra, jedziemy w takim razie. Jedziemy, bo mamy tutaj inną misję, a do tego Toma to my zaraz musimy tutaj podjechać do kawiarenki i mu odpisać, nie? Sabre. Sabre GT. Tutaj jest w ogóle metro też. O, czekaj, bo to tutaj jest. Jedziemy tutaj. Będę robił tak, będę teraz robił zdjęcia tym telefonem nowym. A, właśnie, bo my musimy sobie wymienić teraz dzwonek. Dobra, dzwonek. Będzie się bawić teraz dzwonkami, jak to zawsze znowu. Okej, okay, mamy dzwonek. Okej, okay, mamy skórkę. Rozmiar tekstu. Dawaj duży. Okej. Okay. Nie, dobra, daję mały jednak. Dźwięk klawiszy bez dźwięku. Elegancko. Co tu jeszcze? No chyba wszystko, nie? Dobra, jedziemy w takim razie. Ty, patrz, nowa fura. Taki pick-upik się pojawił. I teraz będziemy komuś zdjęcia robić. Tak, wrócę do modelarstwa, spokojnie. Poruczniku. Okej. Co za wymówka, nie? Dobra, musimy zrobić im zdjęcie. Nie podchodź za blisko. Okej. Okay. Weźmy sobie, wyciągnijmy telefon, zobaczymy, czy teraz mogę robić. Wybił szybę. Ej, ale głupio, zobaczcie. Nie mogę tutaj, muszę wysiąść z samochodu. I wiem, jakim zrobię zdjęcie. W ogóle nie będę rzucał się w oczy, jeśli zrobię im tak zdjęcie. No dobra, zobaczmy. Aparacik. Da się jakoś to przybliżyć do poruszania, WS. O, ale przybliżyłem, Jezu. Dobra, robimy fotę. Wysyłamy. Wysłane do Playboya i chyba mamy za...
Oh shit. Elegancko zrobiliśmy zdjęcie, nie ma co. Wcale się nie skapnął, że to o mnie chodziło. Dobra, fota wysłana i teraz czekamy. O, okej. W czarnej bluzie, musimy rozwalić tego w czarnej. Okej. Czekaj, bo... wiecie co? Tu chyba można było wejść gdzieś na dach. I może wystrzelilibyśmy go tak ze snajperki, żeby nie było na mnie, nie? Po prostu można to chyba zrobić jakoś po cichu. I wtedy chyba nawet by policja mnie nie goniła, bo niby takie what the fuck, w ogóle skąd, co i jak. Ale kurczę, nie wiem jak to się tak to zrobić, więc... Dobra? Po prostu można to zrobić też i tak. 2 megapiksele, autofokus i jeszcze zoom cyfrowy. Robi robotę, nie? No ale co, fota jest, jest dowód, więc... Misja wykonana i fantastycznie. Dobra. Dzwoni Playboy. Słowianin morderca, a co? Dobra, moi drodzy. Będziemy musieli zadzwonić do French, znaczy odpisać French Tomowi, nie?